wdówka, która uciekła z Rosji, prawda, sowieckiej, potem mieszkała w Berlinie, była redaktorką, literatką i tak dalej, właśnie pisała wiersze i uciekała z Niemiec, ale zatrzymali na szwajcarskiej granicy, wycofali i zginęła w obozie koncentracyjnym. Jest autorem tego wiersza do tej piosenki. Natomiast ja śpiewam większość po polsku, bo poznałem takiego świetnego tłumacza, profesora z Krakowa, pana Tadeusza Lubelskiego. On w latach 90. właśnie też zakochał się w Wiertyńskim, poznał zresztą żonę Lili, był w Moskwie i córki. I taki zbiór wierszy Wiertyńskiego po polsku zrobił. Jest w ogóle profesorem, jest znanym krytykiem filmowym polskim. Jest teraz w Stanach Zjednoczonych na tam jakimś spotkaniu. W każdym razie i pan Lubelski pięknie to przetłumaczył, moim zdaniem, i jest wszystko zrozumiałe. I została ta atmosfera tego rosyjskiego, że tak powiem, tekstu i tego, co tam, i po polsku to brzmi. Poproszę pana Donata puścić pierwszą muzyczkę. Pierwszą od początku. To się nazywa Obce miasta, Ciużyje Garada. No, ty masz sprzęt naprawdę. Dobrze słychać wam muzyczkę? Wszystko dobrze. Gdyby co, to zgłaszajcie, to tutaj wszystko poprawiamy. Tak jak w domu.